Te zmiany były oczekiwane od dawna przez diabetyków i ich rodziny. Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych i znalazły się na niej analogi insulin długodziałających. W Polsce na cukrzycę pierwszego i drugiego typu choruje ponad 2,5 miliona osób. Większość musi być leczona insuliną. Do tej pory analogi długodziałające kosztowały od 200 do 300 zł za opakowanie i nie były refundowane. Ten lek nowej generacji podaje się raz na dobę i działa bezszczytowo. Diabetycy wiedzą, o czym mówimy. Zapewnia lepszą kontrolę choroby i podnosi jakość życia chorego. Niestety mało kogo było na niego stać. Na listę refundowanych leków trafiły też pompy insulinowe dla osób do 26 roku życia, kilkadziesiąt opatrunków dla przewlekle chorych i leki stosowane w chorobie afertywnej dwubiegunowej, to rodzaj schorzenia psychicznego, kolejny analog insuliny krótkodziałającej i lek na choroby stawów. Wiceminister zdrowia poinformował, że nowa lista wejdzie w życie w drugiej połowie grudnia.